Moi drodzy Amerykanie, służba pierwszej damy Stanów Zjednoczonych była największym zaszczytem w moim życiu. Zainspirowali mnie niesamowici Amerykanie w całym kraju, którzy wspierają nasze społeczności swoją dobrocią, odwagą i łaską. Ostatnie 4 lata były niezapomniane. Kiedy Donald i ja kończymy nasz pobyt w Białym Domu, myślę o wszystkich ludziach, których zaprosiłam do domu i mojego serca. Pamiętam o ich niesamowitych historiach, o miłości, patriotyzmie i determinacji. Widzę twarze odważnych młodych żołnierzy, którzy z dumą w oczach powiedzieli mi, jak bardzo kochają służyć temu krajowi. Zwracam się do każdego z nich i do naszych wyjątkowych rodzin wojskowych. Jesteście bohaterami i zawsze będziecie w moich myślach i modlitwach. Myślę o wszystkich członkach organów ścigania, którzy witają nas gdziekolwiek się udamy. O każdej porze, każdego dnia stoją na straży, aby chronić nasze społeczności, a my jesteśmy na zawsze ich dłużnikami. Poruszyły mnie dzieci, które odwiedziłam w szpitalach i ośrodkach opieki zastępczej. Nawet walcząc z trudnymi chorobami lub stawiając czoła wyzwaniom, przynoszą radość każdemu, kogo spotykają. Pamiętam matki, które walczyły z chorobą, uzależnieniami od opioidów i pokonały niewiarygodne trudności z miłości do swoich dzieci. Zainspirowali mnie oddani opiekunowie dzieci urodzonych z zespołami chorobowymi, którzy zapewniają tym dzieciom wsparcie i opiekę, których potrzebują, aby się rozwijać. Kiedy myślę o tych znaczących doświadczeniach, czuję się zaszczycona, że mogłam reprezentować naród z tak życzliwymi i hojnymi ludźmi. Ponieważ świat nadal zmaga się z pandemią, dziękuję wszystkim pielęgniarkom, lekarzom, pracownikom służby zdrowia, pracownikom produkcji, kierowcom ciężarówek i wielu innym, którzy pracują, aby ratować życie. Żal nam rodzin, które straciły ukochaną osobę z powodu pandemii. Każde życie jest cenne i proszę wszystkich Amerykanów o ostrożność i zdrowy rozsądek, aby chronić osoby bezbronne, ponieważ obecnie dostarczane są miliony szczepionek. Pośród tych trudności widzieliśmy, jak w Ameryce prześwituje to, co najlepsze. Uczniowie robili kartki i dostarczali artykuły spożywcze naszym seniorom. Nauczyciele pracowali 2 razy ciężej, aby nasze dzieci się uczyły. Rodziny spotykały się, aby zapewnić posiłki, zaopatrzenie, pocieszenie i przyjaźń potrzebującym. Bądźcie pełni pasji we wszystkim, co robicie, ale zawsze pamiętajcie, że przemoc nigdy nie powinna być odpowiedzią i nigdy nie będzie usprawiedliwiona. Kiedy zamieszkałam w Białym Domu, myślałam o odpowiedzialności, jaką zawsze czułam jako matka, aby zachęcać, dodawać siły i uczyć wartości dobroci. Naszym obowiązkiem jako dorosłych i rodziców jest zapewnienie dzieciom najlepszych możliwości prowadzenia satysfakcjonującego i zdrowego życia. Pasja pomagania dzieciom w osiągnięciu sukcesu napędzała moją inicjatywę polityczną jako pierwszej damy. Uruchomiłam najlepsze inicjatywy, aby mieć pewność, że jako Amerykanie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zadbać o następne pokolenie. Należy koncentrować się na 3 filarach – dobrostanie, bezpieczeństwie w internecie i nadużywaniu opioidów. W ciągu kilku lat podniosłam świadomość tego, jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie. Poczyniliśmy niesamowite postępy w kwestii epidemii narkotyków w naszym kraju i ich wpływu na życie noworodków i rodzin, a także oddaliśmy głos naszym najbardziej wrażliwym dzieciom w systemie pieczy zastępczej. Na arenie międzynarodowej BeBest przekształciło się w platformę, która zachęca światowych liderów do omawiania kwestii mających wpływ na życie dzieci i umożliwia im dzielenie się rozwiązaniami. Reprezentowanie narodu amerykańskiego za granicą to zaszczyt. Cenię sobie każde z moich doświadczeń i inspirujących ludzi, którzy spotkałam na swojej drodze. Żegnając się z moją rolą pierwszej damy, mam szczerą nadzieję, że każdy Amerykanin robi co w jego mocy, aby uczyć nasze dzieci, co to znaczy być najlepszym.
Proszę rodziców, aby uczyli wasze dzieci o odważnych i bezinteresownych bohaterach, którzy pracowali i poświęcali się, aby uczynić ten kraj ziemią wolnych i dawać przykład oraz troszczyć się o innych w swojej społeczności. Obietnica tego narodu należy do was wszystkich. Nie trać z oczu swojej uczciwości i wartości. Wykorzystuj każdą okazję, aby okazywać ją względem drugiej osoby i budować dobre nawyki w swoim codziennym życiu. W każdych okolicznościach proszę każdego Amerykanina, aby był ambasadorem Be Best. Skupić się na tym, co nas łączy. Wznieście ponad to, co nas dzieli. Zawsze wybieraj miłość zamiast nienawiści, pokój zamiast przemocy. Razem, jako jedna rodzina narodowa, możemy nadal być świadkiem nadziei i światłem dla przyszłych pokoleń i kontynuować dziedzictwo Ameryki polegające na wyniesieniu naszego narodu na wyżyny w naszym duchu odwagi, dobroci i wiary. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić głębi mojej wdzięczności za przywilej służenia jako pierwsza dama, wasza pierwsza dama. Do wszystkich mieszkańców tego kraju, będziecie w moim sercu na zawsze. Dziękuję wam. Niech Bóg was błogosławi i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. You will be in my heart forever. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America.